Chciałam serdecznie powitać wszystkich. Jesteśmy obecnie w pracowni plastycznej Color Wheel. Ja nazywam się Elżbieta Krzywicka, jestem artystą plastykiem, jestem nauczycielem opiekującym się właśnie tą pracownią już od kilkunastu lat. Elu, niedawno przeprowadziliście się i pracownia Color Wheel znalazła nowe pomieszczenie, to właśnie, w którym teraz się znajdujemy. Myślę, że jest to dużo lepsze miejsce, bo jest większe, macie więcej miejsca na swoje prace, a są naprawdę przepiękne. Opowiedz o tym pomieszczeniu, tym, co tutaj robicie. No tak jak widać, pomieszczenie jest naprawdę świetne, jest przestrzenne, jest dobrze oświetlone, mamy tutaj doskonałe warunki, no wszyscy, zarówno dzieci, jak i ja, do rozwoju. Pracujemy w różnych technikach, nie tylko w tych podstawowych, malarstwo, rysunek, ale także pracujemy w technikach nowych, na przykład ostatnio pracowaliśmy w technikach odlewniczych, gdzie dla nas też jest to pewna nowość, dla moich dzieci, kiedy to właśnie robiliśmy odlewy z żywicy epoksydowej, robiliśmy odlewy z silikonów formierskich, nogi, odlewy także gipsowe. Ulubioną techniką tutaj jest technika linorytnicza, linoryt na płytę traconą. Tutaj właśnie teraz jesteśmy na etapie właśnie już odbijania tych prac na prasie drukarskiej. Muszę się pochwalić, że mamy laureatów konkursów nie tylko ogólnopolskich, ale także międzynarodowych. I właśnie ze względu na tą przestrzeń mam możliwości powiesić pracę, rozłożyć je z tym wszystkim. Jest to technika bardzo brudna, więc wymaga szczególnej precyzji i miejsca. Ale dzieci chyba lubią się brudzić, prawda? Lubią się brudzić, tak oczywiście, ale farby drukarskie są to farby ciężkie i trudno się po prostu z nich później wymyć. No i lepiej, żeby tam nie przedostawały się w te miejsca, w które nie powinny. Ty chyba bardzo się starasz, żeby dzieci się tutaj nie nudziły, prawda? No wydaje mi się, że nie tylko ja, chyba większości nauczycieli zależy tutaj, żeby dzieci się nie nudziły. Staram się przekazywać swoją pasję dzieciom, bo wiem, że jeżeli ja się nie zaangażuję i z niechęcią będę robiła, to wiadomo, że niczego dzieci nie nauczę. A opowiedz jeszcze o nowej pracowni garncarskiej, gdzie powstają nie tylko garnki. Tak, właśnie mamy od niedawna wspaniałą pracownię garncarską. Mamy piec do wypału ceramiki. Naprawdę mamy bardzo komfortowe warunki w tej pracowni. Obecnie powstają prace z różnych glinek, nie tylko, prawda, garnki, ale także formy rzeźbiarskie do wypalania. Część już została wypalona. Część już także została poszkliwiona i właśnie też jesteśmy na etapie wypału. Po tylu latach mamy upragniony piec ceramiczny, a to właśnie między innymi dzięki rodzicom z pracowni Color Wheel i pracowni Modna Sztuka, a także i sponsorom, którzy pomogli nam kupić ten piec, bo to jest piec dość drogi, powiedziałabym bardzo drogi. Chciałabym jeszcze przy okazji serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy właśnie pomogli nam i dzięki którym właśnie dzieci mogą pracować w tej pracowni z takim zapałem, jak właśnie to robią w tej chwili. Elu, opowiedz o sobie, bo sztuka chyba gra bardzo dużą rolę w twoim życiu, nawet prywatnym. Tak, z wykształcenia jestem artystą plastykiem, także nie jestem tylko teoretykiem, tylko nauczycielem, ale też czuję się jako artysta nie tylko z nazwy, ale także jestem osobą, która maluje, rzeźbi. Ostatnio też zajmuję się indywidualnie ceramiką, tworzę różne rzeczy z ceramiki. Czy jeszcze jakieś miejsca w pracowni Color Wheel się znajdą, gdyby byli chętni? Zawsze chciałam, żeby w mojej pracowni było gwarno i żeby było w niej dużo dzieci, żeby dzieci się cieszyły, mogły pracować, mogły się rozwijać. I mam nadzieję, jak tylko będzie można, żeby do pracowni przychodziło tyle dzieci, co poprzednio. Bardzo bym chciała i zapraszam.